książce 3 minuty trwają 24 godziny. Cześć wszystkim, jestem Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim przede wszystkim książkowym kanale. Jak już po początku zdążyliście zauważyć, dzisiaj właśnie o książce będziemy sobie mówić i tym razem padło na Dekol Wezwanie. Jeżeli ktoś z Was zastanawia się, o co chodzi z tymi 3 minutami trwającymi 24 godziny, zapraszam do oglądania. Irlandia jest odseparowana od świata, a jej populacja drastycznie się zmniejsza. Wszystko przez przedziwną wojnę, którą ten właśnie kraj toczy z innym wymiarem. Bo wydaje mi się, że właśnie innym wymiarem powinnam nazwać miejsce, w którym mieszka rasa Sithe. Rasa, z którą Irlandczycy są w stanie wojny. Natomiast nie jest to taka wojna, którą teraz macie przed oczami. Tutaj nie nacierają na siebie wojska, tutaj nie strzelają do siebie karabiny. Tutaj też nie spadają żadne bomby. Sithe i Irlandczycy walczą ze sobą trochę inaczej. Dawno, dawno temu Irlandczycy wygnali Sithe do innego, bardzo brzydkiego, bardzo mrocznego wymiaru, w którym oni teraz żyją sobie. I jak zapewne możecie sobie wyobrazić, Sithe to się nie podoba. Bo tak całkowicie szczerze, kto chciałby żyć w gorszym, brzydszym, straszniejszym, okropniejszym wymiarze, no wydaje mi się, że nikt. No i moi drodzy, Sithe się mszą w bardzo okropny, w bardzo brutalny sposób, który wygląda mniej więcej tak, że każdy nastolatek mieszkający w Irlandii, żeby przeżyć, żeby dożyć starości, musi przetrwać wezwanie. I właśnie wezwanie trwa 3 ziemskie minuty, podczas których tak naprawdę zagarnięty nastolatek przeżywa 24 godziny, no przeżywa lub nie przeżywa, zależy jak długo mu się uda przetrwać i czy w ogóle uda mu się przetrwać, właśnie w świecie Sithe. A w związku z tym, że Sithe to są naprawdę krwiożercze istoty, których po prostu ulubioną rozrywką jest no, zabijanie ludzkich nastolatków. Jak zapewne się domyślacie, w większości niestety nie udaje się tego przetrwać. Stąd właśnie te 3 minuty, które dla człowieka potrafią trwać 24 godziny. Główną bohaterką w Dekol jest Nessa. No i moi drodzy, Nessa ma pewien bardzo, bardzo duży problem. Ponieważ już może pominiemy fakt, że ona urodziła się w miejscu, w którym no, żeby dożyć starości musi przetrwać wezwanie, to jej szanse na przetrwanie wezwania są naprawdę bardzo mocno ograniczone. Przez to, że dziewczyna ma niesprawne nogi i tak naprawdę całe jej poruszanie się spoczywa na rękach, na kulach. No i kiedy Nessa zaczyna uczęszczać do szkoły, która przygotowuje ją w pewnym sensie do tego, aby przetrwać wezwanie, gdzie właśnie może uczyć się języka Sithe, gdzie uczy się o tym, jak ten świat wygląda, co robić, aby tam przetrwać, gdzie właśnie odbywa się szereg treningów siłowych, fizycznych. Dziewczyna ma bardzo, bardzo utrudnione zadanie i musi włożyć o wiele więcej pracy niż wszyscy, żeby osiągnąć ten sam lub chociażby podobny poziom, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną, poruszanie się, co oni. Dekol to jest idealna książka młodzieżowa, zarówno dla dziewczyn, jak i dla chłopaków. I wydaje mi się, że może nawet chłopakom ona się podobać trochę bardziej niż dziewczynom, mimo że główną właśnie bohaterką, chociaż też nie mogę powiedzieć, że główną bohaterką jest tutaj Nessa, ponieważ tak naprawdę historia kręci się wokół również kilku innych nastolatków, którzy uczęszczają do tej samej szkoły co Nessa. Natomiast warto zaznaczyć, że historia opisana w Dekol jest naprawdę brutalna, natomiast brutalna na takim stopniu, że jeszcze nastolatkowie mogą to przeczytać. Nie dzieją się tutaj aż tak okropne rzeczy, natomiast no ludzie umierają, ludzie giną, jest dużo, dużo, dużo krwi i innych okropnych rzeczy, które są tutaj opisane, no, można by rzec dokładnie. Poza tym ta książka nie opiewa w jakąś wielką ilość emocji. Tutaj raczej niż na emocjach autor starał się skupić właśnie na akcji. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo, bardzo zamierzony zabieg ze strony autora, ponieważ no, gdybyście żyli w takim świecie, w jakim żyją ci nastolatkowie, ci ludzie tutaj, no to emocje byłyby dla Was sprawą drugorzędną. Wy staralibyście się za wszelką cenę ich wyzbywać, żeby mieć po prostu jak największe szanse na przetrwanie. Choć też nie mogę powiedzieć, że w tej książce nie ma naprawdę w ogóle emocji, nie ma w ogóle jakichś odruchów ludzkich, że ludzie myślą już tylko i wyłącznie o sobie, ponieważ zdarzają się tutaj jednostki, które potrafią zadbać o swojego przyjaciela, które potrafią zaryzykować dla kogoś ze względu na sympatię, natomiast warto zaznaczyć, że jednak to są wyjątki. Bardzo podoba mi się, że w tej książce nie wszystkie tajemnice świata Sithe i obecnej sytuacji Irlandii zostały wyjaśnione, bo to sprawia, że ja naprawdę potrzebuję
potrzebuję kolejnego tomu. A jeżeli chodzi o minusy, to mam taki jeden malutki. Chodzi mi o to, że nie do końca przyjemnie czytało mi się dialogi pomiędzy Megan a innymi osobami, a w szczególności pomiędzy Megan a Nessą. Megan zwracała się do Nessy bardzo, bardzo brzydkim, wulgarnym językiem. No nie będę ukrywać, że jednak kiedy dwie osoby się przyjaźnią, to wolę czytać, jak zwracają się do siebie w miły sposób, a nie wyzywają się od najgorszych. Być może to jest kwestia tego świata, być może tam po prostu przez to, że ci ludzie są już tak spaczeni tym, że muszą walczyć o przetrwanie, no tak się do siebie odzywają. I teraz chciałabym poruszyć kilka tematów bardziej zagłębiających się w fabułę, natomiast nie chcę wam tego robić, nie chcę wam odbierać przyjemności z czytania tej książki, więc może po prostu przejdźmy do podsumowania. Jeżeli szukacie książki, która jest pełna akcji, grozy, w której naprawdę cały czas panuje napięcie, bo nigdy nie wiadomo, kiedy zostanie się wezwanym na te dziwne, ziemskie 3 minuty, które potrafią trwać 24 godziny. Jeżeli szukacie książki, w której bohaterowie mają bardzo, bardzo, bardzo silny instynkt przetrwania, jeżeli lubicie czytać o walkach na śmierć i życie, jeżeli interesuje was ta przedziwna rasa Sithe, jeżeli po prostu szukacie mrocznej, drastycznej młodzieżówki, to ta książka jest właśnie dla was. Ja z czystym sumieniem mogę wam dekol polecić i dzięki wydawnictwu Czwarta Strona będę miała dla was dekol na rozdanie, kilka egzemplarzy. Ale tym razem nie zrobimy tych konkursów właśnie w filmie, tylko będą się one odbywały na moich innych social mediach. Może któryś egzemplarz rozdam wam na live, no zobaczymy. Żeby po prostu zgarnąć dekol ode mnie, to po prostu śledźcie mnie na wszystkich portalach, zostawiam wam linki w opisie. No i śledźcie też informacje o live'ach, których kilka będzie już bardzo, bardzo niedługo. A ja w tym momencie żegnam się z wami. Bardzo dziękuję za dotrwanie do tego momentu filmu i do zobaczenia w kolejnym, już bardzo niedługo i to z być może pewnymi gośćmi. Ale nic nie zdradzam, nic nie zdradzam. Raz jeszcze polecam zainteresować się dekol i to już jest wszystko, co mam do powiedzenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Maja, jest bardzo późno, ale twoja recenzja dekol jest super. Zwłaszcza, że przed chwilą mi ją tutaj pokazałaś, bo ją montujesz o tej godzinie. Maja, o tej godzinie montuję filmy, nie mogę. Nie wiem, czy ty wiesz, ale Imagine Dragons mają nową płytę! O Boże, ona jest cudowna, słuchaj jej, słuchaj jej!